W Galerii Absolwentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych witam dzisiaj pana Konrada Mzyka, z którym jeszcze niedawno dyskutowaliśmy o meandrach polityki amerykańskiej, a on dzisiaj odsłania tajniki tej polityki w portalu onet.pl. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry wszystkim. Chciałam przede wszystkim porozmawiać z panem o takim momencie przejścia, dlatego że dziwię się, że pan nie został tłumaczem, bo pamiętam jedno takie ćwiczenie, które robiliśmy na zarządzanie projektami i pan robił taką symulację, nie wiem, czy pan pamięta o tym, Pamiętam, symulację biura projektowego i znakomicie panu szło, znakomicie panu poszło i mnie wydaje się, że no, to taka przeszłość nie do końca jest odległa, a pan jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu i ta pańska ścieżka zawodowa wydaje się, że nie była wyboista i to tempo osiągania celów było całkiem, tutaj pan wykazał się wysoką skutecznością i chciałam pana zapytać o taki moment przejścia. Oto, jak się pan odnalazł w takiej sytuacji, kiedy to życie akademickie absorbujące, nieprawdaż, już zupełnie ono, jakby ta rzeczywistość akademicka jakby zmieniła się w rzeczywistość zawodową. Jakie tam etapy były po drodze i jakie umiejętności to od pana wymagało? I czy to był taki moment trudny dla pana? To ja mogę powiedzieć a propos tego jeszcze tych tłumaczeń, że troszkę tak to wyglądało, że ma pani trochę rację, pani profesor, ale z drugiej strony wszyscy inni pracownicy Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych mogą chyba powiedzieć, że moja miłość do historii i polityki była jednak zdecydowanie większa niż do takich tłumaczeń. Ale tak, stąd też się wzięły moje zainteresowania związane z Ameryką w ogóle. Polityka amerykańska mnie od zawsze fascynowała. I ten moment przejścia, o który pani pyta, był naprawdę taki bardzo niejednoznaczny, bo nie byłem bardzo przygotowany na ten moment przejścia, wydawać by się mogło. To znaczy, to nie było planowane, że nagle, że kończę tutaj te studia i od razu idę w tym konkretnym kierunku. Wiedziałem, co chcę robić, bardzo zawsze ciągnęło mnie do dziennikarstwa, ale nie miałem nigdy takiego momentu, w którym pomyślałem sobie, że mam jakąś konkretną drogę. To raczej właśnie w pewnym momencie był taki, może to będzie mało pomocne dla niektórych, ale taki strzał, że po prostu nagle stwierdziłem, okej, coś muszę zmienić. Tutaj osiągnąłem fajny poziom edukacji. Tutaj bardzo dobrze współpracowało mi się w Instytucie Amerykanistyki. Coś robiłem z dziennikarstwem. Cały czas myślałem o tym, że chcę być dziennikarzem, ale ten moment po prostu przyszedł tak nagle, że stwierdziłem, że okej, to jest ten moment, kiedy muszę iść na całość. Znaczy, ja też jestem typem osoby po prostu. Tutaj chyba osobowość pewna wchodzi w grę, że ja jestem typem osoby, która rzeczywiście zawsze daję z siebie 100-110%. Nie potrafię zejść poniżej tego poziomu, więc jeśli coś sobie postanowię, to po prostu no, muszę przed siebie, nie zważając na nic. I chyba tutaj to było pomocne. To była taka pomocna cecha w tym, jak rzeczywiście moja ta kariera potoczyła się. I tak potoczyła się rzeczywiście dość szybko, bo rzeczywiście ten moment przejścia polegał na tym, że moi drodzy słuchacze, jeśli jesteście jeszcze studentami, to nie jest tak łatwo znaleźć swoją wymarzoną pracę. Ja naprawdę kocham to, co robię, to, co robię i bardzo się cieszę, że robię właśnie to, ale to nie było wcale łatwe, bo musiałem pogodzić pracę zwykłą, taką coś, co dorabiałem po prostu, pracę w hotelu, w barze i tak dalej, co czeka pewnie wielu studentów. I później z tym momentem, kiedy poszedłem, najpierw byłem, teraz jestem w Onecie, na początku byłem w RMF-ie, w RMF FM w Krakowie, w RMF24 konkretnie i tam byłem na stażu, który nie był płatny. Więc można też sobie jasno powiedzieć, że nie jest to łatwe jednocześnie studiować, utrzymać się i chodzić jeszcze na staż. Ale tak jak mówię, tutaj przydaje się właśnie bycie nieustępliwym na pewno i to pozwoliło mi na to, że po prostu nabrałem pewnego doświadczenia, pokazałem się, zobaczyłem, jak wygląda świat mediów od wewnątrz
I wiem, że czasem bywa tak, że tak jak się mówi o spotkaniu ze swoimi idolami, że nikomu się nie życzy, żeby spotkali własnego idola, bo można się zabić na tym, prawda? Dlatego też ta wymarzona praca, to też bałem się, że może być taki moment, kiedy rzeczywiście w pewnym momencie też zderzę się z rzeczywistością i będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że robię to, co chciałem, robię to tak, jak chciałem, jestem zadowolony z tego właśnie, jak się moja kariera potoczyła. Ten moment przejścia właśnie polega na tym, że w pewnym momencie trzeba jednak zdecydować się, że to już jest ten czas, kiedy chcę zająć się tym, czym chciałem się zająć od dłuższego czasu. I to jest taki ten kluczowy moment, żeby umieć go rozpoznać, że to już nadszedł ten czas, żeby nie zostawać zbyt długo też w tej, nie być wiecznym studentem może, co niektórym się może zdarzyć, bo oczywiście czas studencki był też fenomenalny, ale jednak w pewnym momencie ta tranzycja, to przejście musi nastąpić. I to jest ten kluczowy moment, żeby rozpoznać to, kiedy w końcu nadszedł czas na to, żeby wykonać kolejny krok po prostu w swoim życiu, w swojej karierze. Bardzo ciekawe, czyli przydaje się nieustępliwość, przydaje się determinacja, przydaje się takie zdecydowanie, takie określenie celu, po prostu chcę podążać w pewnym kierunku i no i nie schodzę z tej ścieżki. Natomiast ja też mam takie wrażenie, że to może być związane ze sobą. A gdyby Pan jeszcze powiedział dwa słowa na temat kompetencji, to znaczy co z tych elementów, z których składaliśmy kurikulum w Instytucie Amerykanistyki, się Panu przydaje, bo historia na pewno tak, pewne umiejętności analityczne, co jeszcze? Możliwość dyskusji, to jest coś, co naprawdę zawsze kochałem w Instytucie Amerykanistyki, i na praktycznie wszystkich zajęciach możliwość podyskutowania na temat, gdzie nie było jasne, że mieliśmy, można było mieć swoje zdanie, można było rozwijać się, można było cały czas dyskutować na temat tego konkretnego zagadnienia, o którym akurat rozmawialiśmy. To naprawdę było idealne miejsce dla mnie. To muszę przyznać, że właśnie dlatego tak ciepło wspominam Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, bo za każdym razem wiedziałem, że jeśli mam jakieś swoje zdanie, mogę podyskutować z osobami, które są specjalistami w tej dziedzinie i mogę to zderzyć swoje przekonania z twardą wiedzą, z wiedzą akademicką, lub też po prostu otrzymać też jakieś inne spojrzenie, inne światło na sprawę, która mnie akurat ciekawiła. I akurat na mojej drodze, oczywiście każdy tutaj wybiera inny kierunek, w którym podąża, ale na mojej drodze, akurat dziennikarskiej, było to niesamowicie ważne, bo ja dzięki temu nauczyłem się trochę jak dyskutować, nauczyłem się myśleć bardziej kompleksowo o świecie, o tym, co się dzieje. I to jest na pewno, to jest ważne, kompleksowość i złożoność świata. To jest coś, z czym się spotykamy, a z czego chyba nie zawsze sobie zdajemy sprawę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy rzeczywiście ta kompleksowość, zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożone są te problemy, o których my mówimy, o które opisujemy, że wtedy rzeczywiście zaczynamy więcej rozumieć, spoglądać na to z innych perspektyw, więcej dostrzegać rzeczy, które mogą być ciekawe nie tylko dla nas, ale też dla osób, które teoretycznie mogą mieć odmienne zdanie od nas, no bo na tym też polega chyba dziennikarstwo, żeby też może nie wzajemnie się przekonywać, ale też pokazywać tą drugą stronę. I to jest na pewno coś, co mi się bardzo przydało i uważam, że to naprawdę świetnie po prostu działa w Instytucie Amerykanistyki i po prostu kadra naukowa zawsze tutaj zapewniała takiej możliwość dyskusji, rozrywki intelektualnej, a to jest niezmiernie ważne. O, cieszę się, że Pan dodał, że intelektualnej, że nie, natomiast no, miło mi się Reszta życia studenckiego wypełnia tą pozostałą rozrywkę, powiedzmy sobie w ten sposób. Tak, to jest po prostu rozrywka dla rozrywki, która też jest potrzebna, bo jak mawiają niektórzy, fun is fundamental, drodzy Państwo. Ale Pańska ścieżka właściwie rozwijała się od dziennikarstwa, od tego przyglądania się światu i przekładania ten świat na opowieści.
Dzisiaj zajął się Pan również zarządzaniem w pewnym wymiarze, Tak. czyli te kompetencje związane z zarządzaniem procesami, z tym, jak wchodzi się w interakcje z ludźmi, czego można od nich wymagać, to też jest dzisiaj Pańska domena. Tak, no i tutaj mogę też powiedzieć od razu, że tutaj wielką rolę odegrało koło naukowe amerykanisty, bo ponieważ no, byłem prezydentem koła naukowego i tutaj te kompetencje też są bardzo ważne i naprawdę wiele osób myśli sobie o tym, że może nie warto po prostu, albo po co tracić czas na takie studenckie inicjatywy. Ktoś to robi przecież, po co to mam ja robić? Mogę powiedzieć naprawdę na swoim przykładzie, że to dało mi ogromnego kopa i ogromną ilość wiedzy na temat tego, jak właśnie współpracuje się z innymi osobami, co jest wymagane do takiej swobodnej, dobrej współpracy, gdzie robiliśmy naprawdę bardzo fajne projekty i to naprawdę teraz procentuje. Mhm. No tak, zarządza Pan dzisiaj reporterami, też zespołami. Co to znaczy być reporterem we współczesnej Polsce? W współczesnej Polsce, w współczesnym świecie nawet, to jest bardzo trudne zagadnienie, bo media działają w sposób bardzo specyficzny. Oczywiście każde medium ma jakąś swoją specyfikę, inaczej działają stacje telewizyjne, inaczej portale, jak my, inaczej gazety oczywiście. Natomiast reporterzy... Reporter dla mnie i dziennikarz to jest osoba, która ma pewne kontakty, ma kompetencje do tego, żeby przedstawić fakty, które dzieją się na świecie, których jesteśmy świadkami lub też uczestnikami, w sposób, który będzie zrozumiały dla odbiorcy. Po prostu. Może zabrzmiało to troszeczkę definicyjnie, ale naprawdę coś w tym jest, jest w tym pewna esencja tego, czym jest dziennikarz / reporter. Tutaj na pewno... Ja zarządzam reporterami regionalnymi w całej Polsce, co wiąże się z tym, że wiem, jak oni działają w swoich konkretnych regionach, w swoich konkretnych województwach i wiem, jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie, znajomości, kontakty, ponieważ media to dalej jest siła, to dalej jest moc. Bardzo wiele się mówiło o tym, przez długi czas nie ukrywam, że sam miałem pewien taki dylemat, czy w ogóle opłaca mi się wchodzić w media, w świat mediów, w momencie, kiedy miałem wrażenie, że kompetencje mediów tradycyjnych przejmują nawet nie portale, ale media społecznościowe, gdzie najwięcej dowiadujemy się z Facebooka, z Twittera, z Instagrama, z TikToka może nawet, w zależności od tego, co kto preferuje. Natomiast patrząc teraz od wewnątrz, widzę, że te informacje byłyby niczym w momencie, kiedy nie miałyby nadanego pewnego kontekstu, w momencie, kiedy osoby, które mają pewne kompetencje, nie potrafiłyby ich wytłumaczyć i też w momencie, kiedy no nie każda sprawa wyjdzie na światło dzienne, jeśli właśnie za sprawą reportera, dziennikarza, który ma pewne dojścia, który ma pewne, dostaje pewne informacje, który potrafi zdobyć pewien komentarz, który potrafi zdobyć pewne papiery, który potrafi wyciągnąć informacje, po prostu jakieś szczątki nawet informacji, żeby złożyć to w całość. Bez tego no, uważam, że dziennikarstwo nie istniałoby i tak naprawdę my, to też jest ważne w tych obecnych czasach, nie bylibyśmy poinformowani. Więc reporter to jest ktoś, kto ma... duże kompetencje związane z wiedzą o świecie, który opisuje, ale też ma pewne umiejętności i pewną wiedzę z konkretnego obszaru, którą potrafi przełożyć tak, żeby po prostu była ona, żeby trafiała ona i była w miarę zrozumiała dla odbiorcy, dla czytelnika, dla słuchacza, widza. Cieszę się, że Pan wspomniał, jako ten człowiek z wewnątrz, wspomniał Pan o misji, dlatego że o misji mediów w Polsce rozmawiamy takim językiem oskarżycielskim współcześnie, natomiast niestety. To tak jest, że, no, że Państwo nakładacie filtr na rzeczywistość, bo tam można by prowadzić taką dyskusję, czy medium takie jak jeden z głównych portali informacyjnych w Polsce dzisiaj, który Pan współtworzy, on te informacje przekazuje, czy też on te informacje do pewnego stopnia kreuje, dlatego że mówi Pan o kontekście,
I sposób zarysowania tego kontekstu, on znacząco wpływa na to, jak ludzie rzecz odbierają i tworzy pewną hierarchię ważności, nieprawdaż? Bo ten dziennikarz ma taką moc, że on nam wskazuje, co jest istotne, a co nie. I też w ten sposób można okryć całe obszary rzeczywistości społecznej, czy tam interakcji międzyludzkich, czy jakieś nieprawidłowości, skandali, można jakby zwyczajnie ukryć przed okiem opinii publicznej. Więc to jest władza. To nie bez przyczyny nazywa się media czwartą władzą. Jest, jest, to prawda. Ja bardzo polecam serial pewien, taki mały off-top może, ale dla niektórych coś, co sprawiło, że ja bardziej utwierdziłem się w tym, że chcę brać w tym udział, to był serial Newsroom produkcji HBO, który mówi o właśnie grupie dziennikarzy. Oczywiście pomijam wszystkie tam te bardzo sprawy osobiste, które zostały tam w tym serialu pokazane, ale tam padają takie słowa, gdzie mówią po prostu dziennikarze o tym, że my, tam zespół wydawców, będziemy decydować o tym, które informacje są najważniejsze dla amerykańskiego w tamtym przypadku odbiorcy, ze względu na swoje doświadczenie, lata doświadczenia, za swoją wiedzę i kompetencje, które zostały nabyte w ciągu lat tej pracy. I to jest dla mnie kluczowe, że tak jakby mam też wrażenie, że nie każdy może zostać dziennikarzem, a to jest bardzo istotne, żeby te informacje móc w konkretny sposób przekazać. Nie każdy potrafi i nie każdy powinien być dziennikarzem też, powiedzmy to w ten sposób. I tutaj nie chodzi o jakieś oskarżycielskie tony, nie mam tego w ogóle na myśli, tylko raczej o to, że trzeba mieć właśnie świadomość tego, o czym mówiłem już wcześniej, pewnej złożoności świata. Bardzo często można zobaczyć na takie badania, gdzie sugeruje się, że odbiorcy pewnych treści szukają rzeczy tylko po to, żeby potwierdzić swoje jakieś przekonania. Tymczasem właśnie kluczowe jest dla mnie to, żeby być nie po prawej, po lewej stronie, być gdzieś mniej więcej w centrum i pokazywać złożoność tego świata. I tutaj pojawia się pewien problem, jak to osiągnąć. I dlatego właśnie dziennikarstwo było dla mnie takim nie tylko celem, ale też pewnym wyzwaniem, żeby w pewien sposób swój, że taki proces wartości, układania wartości tych newsów, tekstów, ważności ich, nie był czymś na podstawie kreowania jakiejś innej rzeczywistości, ale znaleźć się w miejscu, które stara się być po prostu takim medium, które zbiera te opinie z różnych stron i pokazuje różne punkty widzenia. Dlatego jestem zadowolony z tego, gdzie jestem, bo mam wrażenie, że właśnie to robimy. I staram się sam, no, jako teraz osoba, która niejako też zarządza tym, jak te treści powstają, co robimy, o czym piszemy, żeby właśnie coś takiego miało miejsce, żeby pokazać to złożoność świata i ten świat z różnych perspektyw. A to nie jest łatwe, to naprawdę nie jest łatwe. Bardzo łatwo cały czas, nie wiem, być screenowanym w internecie i cały czas czytać o jakichś nagłówkach, że jak można było tak napisać i tak dalej, bo cały czas zderzamy się jednak z wewnętrznymi opiniami różnych osób. Ale jednak nadanie pewnej perspektywy to jest dla mnie kluczowa rzecz w tym, co robimy. Mówi Pan o tym, że nie każdy powinien być dziennikarzem. I to pewną odsłoną tej rzeczywistości jest fakt, że no nie tylko wszyscy korzystamy z mediów społecznościowych, nawet ja ostatnio. Przez długi czas byłam swego rodzaju kontestatorką, ale no zdaje się, że ta rzeczywistość dotyczy nas wszystkich po prostu, ale też wydawało się, że ta rola mediów głównych zostaje zaburzona ze względu na to, że no my wszyscy mamy, dzisiaj wyposażeni jesteśmy i w dyktafony, i w kamery internetowe, i no, jeśli tylko w naszym otoczeniu dzieje się coś interesującego, to nawet jesteśmy zachęcani do tego, żeby tymi informacjami się dzielić i je dostarczać i mamy oczywiście do dyspozycji całą tą przestrzeń mediów społecznościowych i też często z tych źródeł korzystają główne media, media głównego nurtu. To prawda. No więc pytanie, czy to jest tak, że
my, że ta informacja pozyskana jakby z takiego organicznego rynku, ona musi zostać jeszcze przetworzona i ta perspektywa, ten kontekst jest tworzony w redakcji newsowej, w takim newsroomie, nie wiem, czy to amerykańskiego serialu, ale w tych właśnie... Wygląda to bardzo podobnie, mogę powiedzieć. Gdzie wracają ludzie o otwartych umysłach. Czy też myśli pan, że informacja się obroni? Czy to jest tak, że zmierzamy do tego świata, do takiego świata, kiedy ludzie po prostu będą wymieniali się faktami i cóż, będą uważali, że to jest rzeczywistość, z komentarzem czy bez, albo z niskiej jakości komentarzem. Weźmy sobie pod uwagę, może na warsztat, ten konflikt ukraińsko-rosyjski choćby. To, że my pokażemy jakiegoś tweeta, na przykład w jakiejś, nie wiem, relacji na żywo, w jakimś konkretnym artykule, nie mówi wszystkiego. To znaczy fakt, że jest informacja, nie wiem, coś dzieje się, nie wiem, czemu mam w głowie teraz miasto Berdiańsk, na przykład na wschodzie Ukrainy, coś się dzieje w Berdiańsku, jest walka, albo nie wiem, spadła bomba, to nie znaczy, że wiemy wszystko. Bo to, co to znaczy, że spadła bomba? To jest krótka informacja. Nadanie kontekstu, to co my robimy, to co powinno robić dziennikarstwo, to właśnie i dziennikarze, to, że my mówimy wtedy, co stało się dlatego, że nie wiem, jest tutaj ofensywa tych wojsk. Pokazujemy, skąd to się bierze, dlaczego tutaj to ma miejsce. Te informacje muszą być przetworzone, bo rzeczywiście, ma pani rację i to jest ten strach, o którym ja mówiłem wcześniej, że wcześniej myśleliśmy o tym, że te media społecznościowe mogą zastąpić w pewnym momencie dziennikarstwo, że może to dziennikarstwo zostanie zmarginalizowane. Natomiast mam wrażenie, że teraz idziemy w drugą stronę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że wpuszczenie jakiejkolwiek informacji niekoniecznie sprawi, że ona będzie w 100% zrozumiała i że ona jest w 100% prawdziwa, bo równie dobrze możemy sobie wziąć przykład zdjęcia. Odpowiednio wykadrowane zdjęcie może oddawać różne emocje, różną treść pokazywać, więc równie dobrze może, nie wiem, zdjęcie jakiegoś domu pokazywać, że no nie, ładna ukraińska na przykład wioska, a później okaże się, że w momencie, kiedy pokażemy całe zdjęcia, to połowę tego domu zostało zniszczonych przez, nie wiem, ostrzał rakietowy. No i to już pokazuje nam zupełnie inny kontekst tego. Więc jasne, te informacje, które my dostajemy często właśnie z mediów społecznościowych. Właśnie tu jest ta rola tych doświadczonych dziennikarzy, reporterów, z którymi ja też codziennie po prostu mam do czynienia, że my musimy to weryfikować, sprawdzać. Dla mnie niesamowicie ważne jest to, żeby sprawdzać wszystko, żeby nie puszczać informacji niepotwierdzonych, żeby jednak w dwóch różnych niezależnych źródłach, to powtarzamy jak mantra na dziennikarstwie się powtarza, dwa różne, niezależne od siebie źródła mają potwierdzić pewnego newsa, który jest istotny i tylko wtedy my rzeczywiście taką wiadomość puszczamy. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wrzuci jakiegoś tweeta na przykład i my to traktujemy jako informację, ktoś z anonimowego konta, niepotwierdzonej informacji, bo ktoś słyszałem, że na przykład dojdzie do dymisji w rządzie. Ja też wiele rzeczy słyszałem, ale to nie do końca oznacza, że będzie to prawda. Też trzeba zawsze uważać na to, że właśnie nasze doświadczenie i doświadczenie osób, które pracują w tym biznesie od wielu lat, w biznesie i też pełnią pewną misję właśnie, sprawia, że my potrafimy rozpoznać to, czy rzeczywiście ta informacja jest kluczowa, czy jest ona prawdziwa, czy może być prawdziwa, czy warto jeszcze cokolwiek poszukać, czy jest ona wartościowa dla odbiorcy, dla czytelnika w naszym przypadku w Onecie. Więc to jest na pewno bardzo złożony temat, ale tak, no, trzeba tutaj zdecydowanie uważać na te informacje, bo nie każda informacja jest prawdziwa i nie każda informacja bez kontekstu ma jakiekolwiek znaczenie, czy jest po prostu wartościową treścią. Ogromnie mnie cieszy, że pan z taką żarliwością opowiada o misji dziennikarskiej, bo to jest optymistyczne. Naprawdę tak, ale z drugiej strony, no rzeczywistość jest też taka, że nie zajmujemy się sprawami ważnymi jako odbiorcy mediów, tylko jesteśmy zalewani błahostkami, prawda? Jesteśmy zalewani rozrywką i takimi newsami, które w gruncie rzeczy nie mają żadnego znaczenia i nie mówią nam niczego o świecie. One po prostu mają zaabsorbować naszą uwagę i wypełnić nasz czas. Dlaczego tak jest? To, co z misją edukacyjną?
Poznałem takiego jednego dziennikarza w La Republiki, było to w Londynie w tym roku i rozmawiałem z nim właśnie krótko i on powiedział coś takiego, że jego zdaniem dziennikarstwo to jest misja, dlatego że cóż, tych treści nie da się całkowicie innych, tabloidowych nawet niejako usunąć, ale powiedział coś takiego, a jako Włochowi to mogę mu to uwierzyć, bo powiedział taki krótki cytat, że w Rzymie też były igrzyska i w Rzymie też byli gladiatorzy, więc też była taka rozrywka dla ludzi, która no nie do końca była, powiedzmy sobie to szczerze, najwyższych lotów, opierała się naprawdę na instynktach w jakiś sposób. I my nie wyzbędziemy się tego jako ludzie, bo po prostu taka jest troszeczkę nasza natura. Ale chodzi o to, żeby cały czas jednak starać się ciągnąć ten świat do góry, a nie do końca pozwalać mu upadać coraz niżej. I tak jakby chyba dlatego mam może takie bardzo idealistyczne podejście jeszcze, ale mam nadzieję, że się ono utrzyma, że właśnie na tym polega trochę misja dziennikarska, żeby pokazywać te newsy, żeby pokazywać informacje, które rzeczywiście będą ciągnąć ten poziom debaty społecznej nieco w górę, żeby udało się po prostu choćby nawet kilka osób przekonać o tym, że warto się zająć jakimś tematem, że toś, co się dzieje wokół ich, jest ważne. Tak na to patrzę. Tak, diagnozuję na podstawie tej naszej rozmowy, że etos amerykański bardzo głęboko w panu zakorzeniony został, ponieważ opowiada pan o tej rzeczywistości frazami z tego serialu Newsroom, bo... Tak, ale zawsze mogę powiedzieć, że czytałem właśnie czy The Washington Post, czy New York Times jeszcze zanim przyszedłem na amerykanistykę i ta fascynacja moja Ameryką właśnie tak rozwijała się, raczkowała. I nie ukrywam, że dla mnie też takim punktem zwrotnym, kiedy się utwierdziłem, że chcę zająć się dziennikarstwem, była wygrana Donalda Trumpa. I to był taki moment, kiedy byłem na nocy wyborczej zresztą jeszcze w instytucie, który był totalnym szokiem dla nas. Co teraz, prawda? I tak jakby miałem wrażenie, że ten poziom debaty publicznej rzeczywiście spada cały czas i tak jakby pomyślałem sobie o tym, że nie chcę, żeby to miało miejsca, chcę coś z tym zrobić i chcę być w tym w jakikolwiek sposób aktywny i po prostu to mnie napędza, nie ukrywam, że chcę po prostu robić jak najlepiej to, co robię i nie chcę po prostu, żeby ten... po prostu podpisywać się pod, nie wiem, jakimś, przepraszam, że użyję tego słowa, ale chłamem, który powstaje często w internecie. Nie mówię, że te treści nie są ważne, nie mówię, że ja sam nie czytam, nie wiem, jakiegoś tekstu związanego o jakimś serialu, czy jakichś rzeczy związanych, nie wiem, z rzeczami mniej ważnymi, mniej istotnymi, jak nie wiem, sportowych, ale jednak ten priorytety powinny być jednak ustawione w ten sposób, że te sprawy, które dotyczą nas wszystkich, które sprawiają, że w jakiś sposób nasze życie się układa, powinny być dla nas priorytetem. No, ja też pamiętam tę noc wyborczą, kiedy to ciasteczka z amerykańską flagą zamarły nam w dłoniach. Tak było. Bo tak, dlatego że napływały te informacje o rozstrzygnięciach i o rezultatach w poszczególnych stanach. Jeszcze nie byliśmy pewni tego wieczoru, tego ostatecznego wyniku, ale to było ogromne zaskoczenie. I ta atmosfera takiego pikniku, bo to w Rzaczku się działo, nieprawdaż? Tak, zgadza się, tak. I mieliśmy te odświętne kapelusze i tam wszystko w symbolice. Amerykańskie flagi, rozstawione długie stoły z nakryciami i tak dalej, wszystko tak w amerykańskim stylu. Pamiętam do tej pory, że były też takie postaci, takie, nie wiem, co to były, chyba jakieś... Takie tekturowe, tak, w postaci i zarówno Hillary Clinton, jak i Trumpa. Tak, zgadza się. Otóż to. I jeszcze tam, nie wiem, w tle były symbole dwóch partii amerykańskich głównych i bardzo byliśmy z siebie zadowoleni, że w tak dobrze zaaranżowanej przestrzeni przyjdzie nam świętować.
No i zaskoczyło nas to rozstrzygnięcie wyborców. I nie wiem, czy ma Pan porównanie, ale obserwuje Pan na pewno, jak zmienia się ten świat informacji, jak on się zmienił w czasie prezydentury Donalda Trumpa. I czy Pan uważa, bo większość osób, które no, mają kompetencje do tego, żeby nam dać jakiś głos z wewnątrz tego świata dziennikarskiego, mówi o obniżeniu standardów, o tym, że no, te granice one się trochę zacierają, dlatego że jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych w swoich oficjalnych kanałach informacji zamieszcza informacje nieprawdziwe, to czymże to jest, jak nie sprzeniewierzeniem się fundamentalnym zasadom? Czy pan uważa, że jest jakieś dziedzictwo Donalda Trumpa w tym obszarze informacji, które zostanie z nami na dłużej? Myślę, że ono już zostało. To znaczy, ja uważam, że ja utożsamiam ten troszeczkę rozbrat wewnątrz Ameryki i wewnątrz w ogóle świata. W ogóle mam wrażenie, że jednak prawda jest taka, że polaryzacja jest główną przyczyną tego, dlaczego te standardy obniżają się, ponieważ mamy coraz więcej, nie tylko mówimy o Polsce, gdzie mamy, nie wiem, TVP i nie wiem, na przykład TVN, prawda? Dwie stacje, które ze sobą wyraźnie walczą. Przecież w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. Mamy, nie wiem, z lewej strony MSNBC, z prawej strony jest Fox News, który przecież też ma ogromną oglądalność. I mam wrażenie, że właśnie tutaj ta polaryzacja społeczeństwa i to, że coraz mniej się ze sobą zgadzamy, coraz bardziej radykalne stanowiska i opinie się pojawiają, to sprawia, że coraz trudniej jest trafić rzeczywiście i coraz trudniej trafić po prostu z prawdą do pewnego odbiorcy, bo to nie jest tak wcale, że nie wiem, Fox News cały czas się myli. To nie jest tak, że TVP cały czas się myli. To nie jest też tak, że cały czas, nie wiem, MSNBC, NBC News, ABC czy jakakolwiek na serwisie CNN mówią cały czas tylko prawdę. I wydaje mi się, że niestety to dziedzictwo Donalda Trumpa nie jest pozytywne ze względu na to, że właśnie ten podział społeczny, ta polaryzacja jeszcze się powiększyła. No bo trudno jest zaakceptować niektórym fakt, że prezydent nie jest prezydencki w sobie, sam w sobie. Że, prawda, że co by powiedzieć na przykład o George'u Bushu? Wiele osób uważa, że no to było jedna z gorszych prezydentur w historii. Myśli pan o drugim Bushu. O drugim Bushu, tak. To co by o nim nie powiedzieć? Na przykład mimo tego, że to był bardzo twardy republikanin, to jednak w pewnym momencie zachował pewien dystans taki. Czuć było, że to jest osoba, że to jest polityk taki wyrafinowany w jakimś tam stopniu. Oczywiście nie ze wszystkimi wypowiedziami, bo pamiętam o taką jedną tablicę z Instytutu, gdzie wszystkie te śmieszne wypowiedzi. Ona przyszła na myśl. Tak, tak, to jest jedna z moich ulubionych tablic w Instytucie, nie ukrywam. Ale mimo wszystko potrafił on w jakiś sposób, może wyrafinowane to za słowo, ale potrafił on w jakiś sposób jednak zachować tą powagę urzędu. Mhm. Natomiast Donald Trump w momencie, kiedy wychodził krzycząc, mimo tego, że to była już przedwyborcze jakieś spotkania, krzycząc, nie wiem, get out of here, wyrzuć się go, nie chcemy mieć z nim nic do czynienia, to pokazuje, że jego osoba niejako sprawia, że rzeczywiście i ten urząd traktuje się bardziej z przymrużeniem oka, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak. Dalej to była jedna z najważniejszych i najbardziej największych osób na świecie ze względu na to, że po prostu jest szefem partii republikańskiej, w jakiś sposób się stał, i która rządzi, i on jest sam rządzącym prezydentem jednego z największych krajów na świecie. Największego, niektórzy powiedzą, inni się będą kłócić, wskazując na przykład na Chiny, ale to już temat na inną dyskusję. Ale w momencie, kiedy taka osoba swoim zachowaniem obniża wartość tego urzędu, który piastuje, który sprawuje, na który został wybrany głosami milionów Amerykanów, no to tutaj jest jednak to dziedzictwo, które raczej nie można nazwać pozytywnym. Mhm. Tak jest. Dziękuję panu bardzo za te refleksje i bardzo się cieszę, że jako
reprezentant naszej społeczności, bo przecież z instytutu pan wyszedł. Teraz jest pan swego rodzaju strażnikiem standardów w tym świecie. To może i dużo powiedziane, raczej aspirującym do bycia strażnikiem standardów. To cały czas jest ciężka być praca. Może, pokora się przydaje. Tak, pokora się to przydaje, więc za ten głos też dziękuję. Ale trzymamy pana za słowo, panie Konradzie, w kwestii tej misji publicznej i tego wyważonego sposobu opowiadania o świecie. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję serdecznie.